BMW F10, F11, BMW 5, tak to nazwijmy. I słuchajcie, te lampy bardzo często wyglądają tak jak ta, czyli ta nie jest wyjątkiem. One z biegiem czasu gdzieś tam się rozszczelniają, łapią wodę i tych przyczyn z mojego doświadczenia zauważyłem, że jest kilka. To nie jest jednoznaczne, dlaczego ta lampa paruje. Trzeba zrobić test szczelności i to nam jednoznacznie wskaże przyczynę, bo albo gdzieś tam się lampa rozszczelnia na styku klosza obudowy, czasami gdzieś jest jakieś pęknięcie, którego tak na pierwszy rzut oka nie widać, ale się ujawnia przy robieniu takiego testu. I to pęknięcie bywa gdzieś tam na kloszu czy na obudowie. A czasami prozaiczna rzecz, gdzieś tam uszczelka na deklu jest sparciała, wywinięta, źle założona, gdzieś tam jest zakłócona cyrkulacja powietrza, bo lampa sama w sobie nie jest hermetyczna. Tam się dostaje powietrze, a więc i woda, która jest w powietrzu. I w momencie, kiedy jest różnica temperatur, czyli na przykład lampa jest włączona, żarówka nagrzewa wnętrze, no to ta nagrzana woda skropli się na zimnym koszu na przykład, prawda? Tu mamy odpowietrznik, jest jeden, z drugiej strony drugi, trzeci. I tymi odpowietrznikami dostaje się powietrze do lampy. I być może gdzieś tam któryś z nich jest zapchany i ta cyrkulacja jest zaburzona. Mamy tutaj kilka rzeczy, między innymi klosz jest rozszczelniony na styku klosza obudowy, no ale też uszczelki przy tym dużym deklu tutaj nie trzyma. Weź popryskaj może jeszcze tam na... tam. Tu gdzieś dmucha mocno, tu. No tutaj jest. No generalnie dwie rzeczy, uszczelka przy deklu i klosz jest rozszczelniony. Także lampę trzeba rozkleić. Przy okazji oczyścimy te wszystkie krople po wodzie. Stary klej trzeba usunąć, nałożyć primer i na nowo odtuścić oczywiście te elementy i na nowo lampa będzie sklejana. To jest druga lampa, są tam jakieś krople po wyschniętej wodzie, ale już tej wody nie ma, także podczas podróży do mnie ta woda odparowała. Sprawdzimy, zrobimy test szczelności, sprawdzimy dlaczego ta woda się tam dostawała i będziemy reagować, tak żeby już taka sytuacja się nie powtarzała. Mm-hmm.